No witam serdecznie, słuchajcie. Wzmacniaczem do tego piecyka będzie przerobiony układ układ PW7010. Po prostu wycięty jeden kanał, jest to końcówka mono, w tym, że na tranzystorach 2STA1943 i 2STC5200, czyli odpowiedniki 5200, no i 1943. W tym, że słuchajcie, ten moduł został przerobiony na wyższe napięcie troszeczkę. Znaczy kondensatory są na 100 V, te elektrolity, ponieważ była taka potrzeba, a przerobiony został na, zaraz wam pokażę, momencik, nie wiem czy to tutaj, o, według tego schematu, czyli praktycznie się niczym nie różni w tym, że tutaj jest troszeczkę zmiana, na przykład zamiast 560 ohmów, tak jak jest tu na schemacie, to tutaj jest 330 ohmów, tak samo tutaj jest 330 ohmów. No i źródło zasilania na 9 pin jest wzięte normalnie z ujemnego napięcia, także nie ma potrzeby robić dodatkowych uzwojeń, tak jak jest to na PW7020, czyli po prostu uzwojenie wykorzystane, słuchajcie, transformatora. Zaraz wam pokażę, żeby tu może będzie widać, a może nie. Zobaczcie, tutaj jest ujemne wzięte tutaj przez diodę, tędy, przez jedno uzwojenie i trafia na te ujemne, o, tutaj będzie widać, zobaczcie, tutaj jest odcięta końcówka mocy i trafia na resztę układu, czyli jak jest minus 34, znaczy plus 34 i minus 34 na tranzystory mocy końcowe, to tutaj trafia minus 12 V, czyli plus 32 V na resztę układu. Dobrze mówię? Nie, plus 12 V, czyli 34 i plus 12 to jest 46 V na resztę układu. W tym, że te dwa rezystory, o zobaczcie, tutaj mamy 560, a jest 330 ohmów jest wstawione w tym układzie. No i dobra, mało ważne, słuchajcie, zabieramy się do takiego testu, zaraz sprawdzimy, jakie tu mamy napięcie, tu więcej niż 2 razy 40 V nie mogę dać, ponieważ te kondensatory ograniczają. Wstawiłem dwie elwy, w oryginale była tylko jedna, o, z tej strony tu ta niebieska, tutaj jest wstawiona druga elwa, dodatkowo stabilizator 15V LM do tego radiatora. Myślę, że tu większej potrzeby nie będzie, słuchajcie. Tu mam obciążnik w tej chwili ustawiony na 2 razy 4 ohmy, czyli 8 ohmów, bo mam w szeregu, tak żebym sobie mógł przełączać napięcia. Zresztą dobra, nie ma co się bawić, tu mamy masę podpiętą miernika. Sprawdźmy sobie najpierw napięcie na jałowym, na zasilaniu. Tak, żebyśmy nic tutaj nie przekroczyli. No i dobra, plus 40,8 V, minus 40,8 V, jest ok. Czyli mamy 80 V zasilanie całej końcówki. Żeby tutaj zwarcia nie zrobić. 81,2 V. Dobra. Wyłączmy to sobie, odczekajmy chwilę, albo rozładujmy kondensatory, chociaż nie wskazane jest tak rozładowywać kondensatory. Z tego trafa więcej się nie uzyska, chociaż ja już tutaj te odczepy rozblokowałem. Tu mam mostek, sobie wisi. No i będziemy zasilać tego Celejszyna. Celejszyn G1280. To jest 80-watowy głośnik, słuchajcie. Także tutaj szału nie ma. Dobra, rozładuję. Kurde, żeby zaraz nie było, że nóżki już male. Dobra, rozładowałem. Modulik ten przerobiony. Wstawimy ten modulik przerobiony. Bez pomyłek. Wyciszmy sobie generator, żeby nie było dymu zaraz. Ok. Podłączmy zasilanie końcówki, generator podpięty. To już teraz
odpalamy, bo już była raz odpalana przez żarówki, także także już teraz powinno być wszystko ok. Mamy oscyloskop i sprawdzamy sobie napięcie pomiaru z generatora. Obciążnik w tej chwili 8 ohmów i no już załamuje 20, 21 jeszcze nie załamuje, bo już ograniczniki są rozkręcone do 8 ohmów. 22 V można przyjąć o w ten o teraz, że mamy, kurczę, jak świeci, są mi tutaj żarówki wszystkie, mamy 22 V. No i dobra, podgrzejmy go sobie trochę. A co? Jak czat, to czat. Oby nie było zbyt przy tego. No już ja go tutaj rozgrzałem przed chwileczką, także już teraz to już tylko 22 V przy 8 ohmach. 20, o, już łamie. Tu. No, 20, można przyjąć 22 V w RMS-ie, 63 w piku. W piku w RMS-ie. 21,4. No i zaczyna łamać przy 22,8. 22,18 jeszcze nie łamie. Dobra, 22, ściszmy go sobie. Po co mamy go aż tak mordować? 22 V. Gdzie jest mój kalkulator? Przy 8 ohmach 22 w RMS-ie razy 22 podzielić przez 8 ohm. 60,5 W. Więcej się nie wydoi. A tylko z tego powodu właśnie, że to jest mono i tranzystory są większe. No i troszeczkę tutaj było właśnie pozmieniane na tym module mocy. I te trafo więcej nie da, słuchajcie, bo te trafo napędzało wzmacniacz 2 razy 35 W bodajże te PW miało, tak? PW 7010 miało, tak, ono miało dwa. A nie, to jest trafo od PW7020. To ono miało tam 2 razy 30, 2 razy 25 watów. To i tak jest dobrze, 60 watów wycisnąć mono jednego kanału. I tak sobie pomyślałem, leżał tutaj złom, mówię, a tranzystory jeszcze tutaj podstawię, zobaczę co tu z tego wyjdzie. Słuchajcie, tutaj wszystko jest ok, tak jak w PW, tylko tyle, że jeden kanał jest wycięty. No i tranzystory są inne. Napięcie jest 40 V na gałąź. No tak wychodzi przy 2 elwach. Tak się zastanawiam, czy tego trafa nie podmienić, no bo w tej chwili ten wzmak można byłoby rozpędzić do tych 100 W, wymieniając te dwa kondensatory i wymieniając trafo. Chociaż niekoniecznie, słuchajcie. Te tranzystory przynoszą 2 razy 55 V, można je zasilić. Te tranzystory. A mam zasilanie 2 razy 40. No dobra, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Jak to zagra ogólnie, jak to zagra. Słuchajcie. Chciałem jeszcze zrobić pomiar prądu, chociaż już go raz ustawiłem. I teraz by się przydało właśnie zobaczyć, czy stabilizowany jest, jeśli go zacznę grzać, nie? Po prostu rozgrzeje, ale się stabilizuje, bo nie było z tym żadnych problemów na razie. Ale pomiar można byłoby zrobić, tylko że ja nie chcę ciąć tego odcinka, chcę wszystko zrobić na raz, żeby potem mógł, nie wiem, czasu nie marnować na montaż. Dobra, rozpędźmy go jeszcze raz. O, zaczyna łamać. Przy 8 ohmach. Dobra, tak nie łamie. Możemy sobie teraz tak, to jest częstotliwość 5 kHz w tej chwili. Możemy sobie jeszcze zbadać na maksa, do ilu tutaj dociągniemy częstotliwość. No 25 kHz, jak widać, równa kreska w piku, nic tutaj nie. 25 kHz, on pójdzie jeszcze wyżej, ale nie będę go katował.
A zobaczymy, jak w dół zejdzie. 1,9 kHz. Czekajcie, oscyloskop trzeba przestawić. Moment, niech sobie znajdzie. OK. 1,1. I teraz w hercach już jedziemy w hercach. 272 Hz. No to teraz sobie zmienimy to na 240. 150. No i dobra, i teraz niskie tony. 46 Hz. Moment, muszę czas w tym zmienić. Cały czas mamy 21,8 V, 62 V w piku. 26 Hz w tej chwili częstotliwość. Zresztą tutaj będzie widać. 26,82 Hz. Dobra, to zróbmy sobie o 2 Hz, to za bogato. Ale sobie zobaczmy, jak wygląda sinus przy 10 Hz. 10 Hz, 7 Hz i już zaczyna opadać, słuchajcie. Czyli jednym słowem tak, 20, zobaczcie, o, 20 V, nie patrzę teraz, 21, 20 V jeszcze mamy przy 14 Hz. Czyli poniżej 14 Hz już będzie ból. No, on teraz już sobie taktuje, dobra. O, 2 kHz, co to jest? 2 kHz. 1 kHz. 24 V. No dobra. Już łamie. Teraz nie łamie. 21 V. 25 kHz. I zjedźmy sobie 22, czyli jednym słowem opada o 1 V przy 1 kHz, już przy basie będzie spadać. Zobaczcie, bo teraz mamy 22,8 i już praktycznie jest załamanie, ale bardzo delikatne. O, mamy 21, 22 V mamy przy 2,7 kHz w tej chwili. O, wysokie tony będzie pięknie szły, a przy basie 1 V opada poniżej 200 Hz, gdzieś tak pi razy oko, 200 Hz, 240 Hz, już ten 1 V jest mniej, nawet 2 V, no bo 18 było z 22, nie, no to 4 V mniej, no to już jest sporo. No, ale ten głośnik to jest głośnik gitarowy. Także, wiecie, tutaj i tak będziemy poniżej 100 Hz, nie będziemy puszczać. Tu nie będzie basu poniżej 100 Hz. Na tym głośniczku, o, tutaj tam leży na kolumnie. O, właśnie tym, tu. Dobra, ja wszystkich pozdrawiam. Ostatnio były takie śmieszne trochę komentarze, że nie oglądam, bo z daleka słychać, że mikrofon jak UFO, że słaba jakość dźwięku, słuchajcie. Także dzisiaj wyłączyłem wszystkie szumy i zobaczycie, jakie szumy są tutaj, gdy w tej chwili nawet wentylatory żadne nie pracują. A gdybym włączył wyciąg i włączyłbym nawiew ciepłego powietrza, to wtedy byście dopiero mnie mogli w ogóle nie usłyszeć to, co mówię, ale zresztą to mało ważne. Według co niektórych widzów to jest na tej zasadzie, że nie oglądam, ale piszę komentarz, nie? Że on nie ogląda. Także dzięki. Pozdrawiam. No i do następnego odcinka będziemy próbować zrobić jeszcze przedwzmacniacz do tego z korektorem. Sumę, bo będą 4 wejścia. Panel wykorzystam od tego PW, słuchajcie, bo tutaj mam dużo, sporo gniazdek. Te gniazdka piątki wywalę, zrobimy duże jacki. I po prostu tak, żeby były wejścia. On idealnie pasuje tutaj delikatnie. Musiałem przyklepać z dwóch stron. Te szczyty idealnie pasuje mi w to obudowę z tyłu, a przede wszystkim ma gniazdka 203, normalnie te sieciowe, że będzie można sobie podłączyć jakiś tam
inne sprzęty pod ten piecyk, nie? Tak, żeby już mieć, no to o, jak go tutaj patrzę, teraz ostro katuje, nie? Cały czas, 22 V. No i wykorzystam sobie ten panel. To leżało u mnie na szrocie, nawet nie wiem, co to był za wzmacniacz. Wiem, już teraz to już wiem. Już teraz to jest PW7010 z przeróbką, a było 7020 PW. A teraz 7010 jest z przeróbką. No i oczywiście jeszcze płytka do przytrafie z bezpiecznikami, bo w tej chwili nie ma żadnych zabezpieczeń, oprócz tego jednego głośnikowego, który był tutaj w oryginale. Dobra, bo się rozgaduję. Na razie.